Witam Państwa bardzo serdecznie podczas debaty wieńczącej konferencję zorganizowaną przez Warszawską Grupę Narodowej Akademii Informacyjnej. Konferencję, której przedmiotem było pytanie, jaka Polska w wieku Azji? I na początek chciałabym się odnieść do pewnego twierdzenia sformułowanego przez Józefa Koseckiego, założyciela NII, twierdzącego, że w hierarchii skuteczności działań społecznych, sterowniczych najważniejsza jest ideologia, potem dopiero jest strategia, potem działania operacyjne i taktyczne i wybór najlepszej nawet strategii, jeśli nie będzie poprzedzony odpowiednią ideologią, w dłuższej perspektywie czasu skuteczności nie zapewni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zadaniem tej debaty jest wskazanie pewnych rekomendacji strategicznych na XXI wiek, a nie ma dobrej strategii bez dobrej ideologii. I gdzieś w tle tej konferencji cały czas mamy do czynienia z kwestią kończenia się pewnego porządku globalnego, który możemy nazwać jako Pax Americana i gdzieś tam wchodzeniem w jakąś nową epokę, która być może przerodzi się w Pax Sinica. I oczywiście Pax Americana opierał się nie tylko na prymacie ekonomicznym Stanów Zjednoczonych, ale również na prymacie określonej ideologii, którą w bardzo dużym uproszczeniu możemy albo kojarzymy z takimi hasłami jak prawa człowieka, demokracja, społeczeństwo liberalne, społeczeństwo konsumpcyjne, dobrobyt, można powiedzieć wolny rynek. I wokół tego chciałabym, można powiedzieć, zorientować pierwszą rundę naszej debaty i chciałabym zadać pytanie do pana Niewińskiego, jak silne jest jeszcze oddziaływanie właśnie tej ideologii Pax Americana, tej ideologii właśnie demokracji i praw człowieka w Azji? Jak silne jest oddziaływanie ideologii Pax Americana w Azji? Czy ja bym troszeczkę do tego pytania podszedł w inny sposób? Azjaci, narody azjatyckie, w tym także amerykańscy sojusznicy, Japończycy, Koreańczycy z południa i pozostałe narody pozostałych państw, które wymieniałem, są w swoim podejściu do polityki dosyć pragmatyczne. Japończycy czy Koreańczycy z południa mogą współpracować z każdym państwem, z którym im się to opłaca, tak naprawdę bez względu na ideologię. Zresztą i nawet te kraje azjatyckie, które w jakiejś tam mierze się zdemokratyzowały, mówimy o Japonii, Korei Południowej i innych, są to systemy jednak dosyć specyficzne. W Japonii z krótką przerwą tak naprawdę od lat 50. de facto rządzi jedna partia, prawda? Więc ja bym postawił taką tezę, że atrakcyjność ideologii, w moim przynajmniej przekonaniu, nie jest dla nich tak ważna jak pewne konkretne profity wynikające ze współpracy z danym państwem. I idąc bardziej w kierunku pytania, które pani zadała, Stany Zjednoczone są dla Tokio, dla Seulu w ten sposób korzystne, gdy umożliwiają eksport towarów japońskich czy południowo-koreańskich na swój rynek, a jest pytanie, co zrobi dalej Donald Trump. On wspomina o tym, że warto by niektóre umowy renegocjować. Drugą kwestią jest możliwość wsparcia militarnego udzielanego przez Stany Zjednoczone na wypadek konfliktu zbrojnego, czy to z Chinami, czy z Koreą Północną. W Tokio, w Seulu, w Tajpej zadają sobie pytania, czy Ameryka sprosta wyzwaniu? Mam nadzieję, że rozświetliłem ten temat jakoś. Właśnie jest to ciekawe spojrzenie, bo to pokazuje właśnie, na ile mocny był ten Pax Americana, a na ile był, można powiedzieć, tylko pewną koniecznością chwili, a konkretnie właśnie związaną z okresem zimnej wojny i na ile właśnie po zakończeniu okresu zimnej wojny ten porządek mógł się utrzymać. Jest to jeden z aspektów tego problemu. I tutaj mam pytanie do pana.
Na ile właśnie, w jaki sposób Chiny ekonomicznie zależą jeszcze od Stanów Zjednoczonych, ale bardziej od reguł właśnie stworzonych od Stanów Zjednoczonych, a na ile rzeczywiście możemy powiedzieć, że zaczynają powoli tworzyć własne reguły, które w przyszłości mogłyby się stać właśnie podstawą tego Pax Sinica? Oczywiście cały czas obowiązuje system stworzony w Bretton Woods, w którym to główną rolę grają Stany Zjednoczone i państwa zachodnie. Nadal, jak widzieli Państwo na prezentowanych danych, to dolar amerykański jest główną walutą, w której się rozlicza handel międzynarodowy, to nadal dolar, w dolarze większość państw trzyma swoje rezerwy walutowe. Chiny i nie tylko Chiny oczywiście próbują ten porządek podważyć, próbują budować alternatywny układ wraz z Rosją, wraz jeszcze z taki blok BRICS, którym też z jednych z celów właśnie było jakby podważenie tego porządku amerykańskiego. Tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez porozumienia swapowe, czy poprzez próbę umiędzynarodowienia juana, próbują jakby wprowadzać swój pieniądz do obiegu gospodarki światowej. Natomiast tak jak pani powiedziała, to cały czas ta gospodarka amerykańska jest tą najbardziej innowacyjną i wiodącą gospodarką świata. Chiny, posiadając znaczną część swoich rezerw walutowych w amerykańskich papierach wartościowych, de facto są uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Eksportując znaczną część swoich towarów na rynki Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, są uzależnione od popytu na tych rynkach na swoje towary. Także jakby obserwujemy ten proces wychodzenia Chin na niepodległość, ale budowania przez Chiny alternatywnego systemu gospodarczego. Natomiast no, pewnie to potrwa jeszcze kilka dobrych lat, jak nie dekad. Oczywiście, jeśli się nic takiego nieoczekiwanego czy niezapowiedzianego wydarzy. Mam pytanie do pana dotyczące demografii, dlatego że trudno jest nie zauważyć, że właściwie tam, gdzie docierał Pax Americana, tam pojawiały się problemy demograficzne i na ile rzeczywiście można połączyć je z określoną ideologią, a na ile jednak jest to problematyka dużo głębsza. Tak, no to jest, ja bym powiedział, że jednak to jest w dużej części druga kwestia, czyli problematyka właściwie ekonomiczna i dotycząca bezpieczeństwa, takiej stabilności życia, jakby zmiany modelu zarobkowania przez ostatnie 100-200 lat w krajach rozwiniętych, które właśnie dopiero niedawno dotarły do Chin. W chwili obecnej sytuacja chińskich rodzin jest taka, że pomimo że wcześniejsze wysiłki w celu zmniejszenia tej dzietności, która była oryginalnym pomysłem chińskim, ta słynna polityka jednego dziecka, ale też jeszcze wcześniejsze programy, w chwili obecnej problemem dla Chińczyków jest kwestia stabilności gospodarczej, kwestia tego, że tam naprawdę panuje coś, co moglibyśmy dzisiaj określić jako dziki kapitalizm, mimo próby zmiany, co wciąż są dopiero początki. Tak więc brak stabilności, brak chęci do tego, żeby zainwestować czas w kierunku wychowywania dzieci. Natomiast tak, jednym z wątków, które się też podejmuje przy analizie demograficznej, zwracanie uwagi na zmiany ideowe. To znaczy w Europie od początku rewolucji francuskiej i zmniejszenie jakby wpływów takiego prorodzinnego sposobu myślenia, to ma pewien aspekt zmniejszający to, co powiedziałem w czasie mojego wystąpienia, stopień religijności też tutaj ma pewne znaczenie. Jeśli jesteśmy już przy kwestiach ideowych, to mam oczywiście pytanie do pana Karonia dotyczące, żeby powiedzieć, roli szkoły frankfurckiej i ideologii szkoły frankfurckiej właśnie w tym porządku, który być może odejdzie. Ponieważ pani rozpoczęła wątek mówiąc, że będziemy rozmawiali o ideologii. Tymczasem
takie pojęcie jak Pax Americana nie jest pojęciem z dziedziny ideologii. Być może ekonomii, polityki, geopolityki. Nie ma czegoś takiego jak Pax Americana. Można by było znaleźć taki jeden wątek, ale to teraz go pominę, bo powiem o czymś ważniejszym. Otóż od końca XIX wieku mamy na świecie Pax Marxiana. Tyle tylko, że mamy w wersji pre-Marxiana i neo-Marxiana. Chiny w tej chwili są na etapie pre-Marxiana, czyli na etapie komunistycznej wersji kapitalizmu. Proszę zwrócić uwagę, że przy tym i oni postępują bardzo rozsądnie. Przecież wszyscy wiedzą, jak ogromną nadwyżkę mają Chiny, a mimo to spokojnie czekają, mają 300 milionów nędzarzy i nie dają im żadnego 500+. Bo oni wiedzą, że przez następnych kilkadziesiąt lat jeszcze będą potrzebowali ludzi, którzy będą zasuwać w obawie przed śmiercią głodową. Oni są na etapie kapitalizmu przedmarksowskiego. Natomiast potem nie było już żadnego Pax Americana. Był w różnych wersjach marksizm, a on nam się może po części kojarzyć z Ameryką tylko dlatego, że w czasie II wojny światowej frankfurtcy marksiści, którzy przed tą II wojną światową praktycznie biorąc niewiele tam zdziałali, znaczy oni oczywiście oswoili Freuda, ale cała teoria krytyczna powstała w Nowym Jorku. W dwóch ośrodkach, naprawdę w trzech, i ona była ideologią pasożyta. I ta ideologia razem ze sztuką nowoczesną, która była kwintesencją, taką manifestacją mentalności pasożytniczej, została nam zaserwowana jako wolnościowa alternatywa dla sowieckiego komunizmu. I myśmy jak ci idioci, a w zasadzie no nie mieliśmy innego wyjścia. Myśmy pokochali tę marksistowską, pasożytniczą Amerykę. Tę mentalność, która nie jest w gruncie rzeczy amerykańska, tylko to był marksizm przefiltrowany, przepuszczony przez amerykańską emigrację i jeszcze na dodatek przed sprowadzeniem do Europy sfałszowany, bo szkoła frankfurcka swoje główne dzieło dwa razy sfałszowała. W związku z tym, żeby nie za długo. Ja na poziomie ideologicznym nie widzę śladu amerykańskości ani w Europie, ani w Chinach, a w Ameryce on już dawno zniknął, o ile kiedykolwiek istniał. W tym naszym kowbojskim wyobrażeniu westernowym. No to są bajki. Natomiast z Ameryki dotarła do nas rzeczywiście ta neomarksisto, czyli Pax Neomarksiana, który nas zniszczył i którego do siebie nie wpuścili Chińczycy. Bo Chińczycy, no przykro powiedzieć, ale są od nas trochę mądrzejsi. Jedno sprostowanie tylko. Chińczycy już nie pracują za miskę ryżu. Ten okres już minął. Tak jak pokazywałem, średnie wynagrodzenie w Chinach już jest na poziomie krajów sąsiednich. Część produkcji, zwłaszcza tej pracochłonnej, tej najprostszej, już jest wypychana poza Chiny. Część koncernów zachodnich też już wycofała się z Chin, ponieważ koszty produkcji plus koszty transportu wpływały na tą decyzję, że już nie opłacało im się produkować tych najprostszych rzeczy w Chinach. Także jakby to, że Chińczycy pracują za miskę ryżu, to już nie te czasy. Tak było 15 lat temu. Jeszcze drugą rzeczą, ja jakby mówiąc o tym układzie międzynarodowym, jak powiedziałem, że obowiązuje system z Bretton Woods. Oczywiście zastosowałem skrót taki myślowy, ponieważ wiadomo, w 1971 roku ten system się jakby się rozpadł, przestał obowiązywać złoto, ale jakby chodziło mi o zachowanie ciągłości, że dolar dzięki porozumieniu z Arabią Saudyjską i rozliczaniu handlu ropy naftowej w dolarze utrzymał swoją kluczową pozycję na rynku światowym. Tak jakby tak tylko. Tak, tylko sprostowanie. Ja oczywiście ani w Chinach nie byłem, ani nie mam zielonego pojęcia o Chinach.
podejrzewam, że ludzie, którzy nawet dość często bywają w Chinach, również opierają się na pewnych danych, które są przekazywane i publikowane. Wczoraj czy przedwczoraj, kiedy przygotowywałem się, ale zbierałem informacje, żeby się trochę dowiedzieć, wyczytałem w stosunkowo, no, można powiedzieć, że w miarę bieżących informacjach dotyczących Chin, z anglojęzycznej jakiejś publikacji, że oczywiście te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, są faktem, ale faktem jest również, że w liczącej 1 350 000 000 około Chinach, w dalszym ciągu 300 milionów ludzi według publikowanych statystyk żyje za poniżej $1.25 na dzień. Więc nawet biorąc pod uwagę te różnice, jakie panują w cenach, dostępności i tak dalej, to jest nieprawdopodobny jeszcze zapas siły, takiej siły roboczej, która musi pracować i jest zmotywowana do pracy koniecznością zabezpieczenia bytu biologicznego. Tylko tyle. Jedno zdanie. Najnowsze dane z The Economist 40 milionów. Żyje za $1.25 i mniej. Może. Przyjmuję do wiadomości. No ja z kolei, pisząc swój doktorat, spotkałem się z danymi, które mówią o około 100 milionach, maksymalnie 140 milionach, ale najwyraźniej pan Dominik może mieć nowsze dane. Ja myślę, że w tej chwili... Myślę, że można powiedzieć, konkrety empiryczne są w tym momencie, można powiedzieć, sprawą drugorzędną. Bardziej ważniejszą jest kwestia, można powiedzieć, są kwestie systemowe, tak bym to nazwała. I odnosząc się do wypowiedzi pana Karonia, oczywiście, że Pax Americana jest pewną fasadą i Ameryka, można powiedzieć, dała pewne instytucje, ale można powiedzieć, jeśli chodzi o ideologię, jest to zupełnie inny poziom i tu się to zupełnie nie wyklucza z tym, co pan powiedział. I chciałabym właśnie w związku z tym, można powiedzieć, pokazując to, że to, co mówią obydwaj panowie, wcale się nie wyklucza. Pan w swojej wypowiedzi powiedział, że Chiny są jedynym państwem, które staje się liderem, nie będąc demokracją liberalną i nie będąc tak naprawdę państwem już wysoko rozwiniętym. I teraz można właśnie zadać pytanie o kolejność rozwoju, prawda? Jeśli popatrzymy historycznie, Prusy rozwijały się drogą autorytarną, ale można powiedzieć, z biegiem czasów ten, można powiedzieć, prąd obywatelski był coraz silniejszy i w końcu ten system autorytarny gdzieś tam musiał upaść. Jak pan uważa, jak będzie wyglądał wpływ rozwoju klasy średniej na możliwość ewentualnych zmian politycznych w tym systemie? Ja powiedziałem, że Chiny nie są liderem, tylko największą gospodarką świata według Parytetu Siły Nabywczej, bo liderem nie chcą być na razie. I według Parytetu Siły Nabywczej. Natomiast według kursów nominalnych to jeszcze daleka droga przed Chinami. No, wydaje mi się, że jakby obecnie możemy obserwować bardzo ciekawy właśnie, jakby eksperyment, czy obserwować dwa modele rozwoju potężnych gospodarek. Z jednej strony mamy Chiny, z drugiej Indie. I Indie są demokratyczne, Chiny są autorytarne. I na podstawie rozwoju tych dwóch krajów, no, wyciągać wnioski, który system jest jakby ma osiąga większe sukcesy w rozwoju gospodarczym. Natomiast ciężko mi się opowiadać, czy Chiny będą demokratyczne w przyszłości, czy nie. Natomiast z tego, co ja obserwuję i co czytam, wydaje mi się, że nawet ta obecnie pojawiająca się chińska klasa średnia, ona nie ma wielkich aspiracji do demokracji, jakby aspiracji takich demokratycznych. Jakby oni koncentrują się na tym etapie rozwoju, jakby na zapewnienie sobie takich dobrych warunków materialnych, życiowych. To jest jakby ich największy cel. Natomiast jakby ciężko powiedzieć, czy za, nie wiem, za 10, za 20 lat, jeśli oni osiągną ten poziom, standard życia, jaki mamy na Zachodzie, czy oni wtedy będą aspirowali do demokracji, jeśli władze będą nadal w stanie im zapewnić jakby dobre warunki do dalszego rozwoju. Jakby
Jedno takie zdanie, mówiąc o Chinach, jakby o tym rozwoju gospodarczym Chin, to jakby w pierwszych dekadach transformacji gospodarczej mówiło się o tak zwanej magicznej ósemce, czyli władze w Pekinie robiły wszystko, żeby zapewnić poziom wzrostu gospodarki na poziomie 8%, gdyż jakby ten pułap gwarantował powstawanie odpowiedniej liczby nowych miejsc pracy, że jakby ludzie czuli, że się bogacą, że ten kraj się rozwija. Oczywiście teraz, ponieważ ta gospodarka jakby zmienia swoją strukturę i coraz większy udział jest w usług, a usługi są bardziej pracochłonne niż przemysł, także to tempo wzrostu gospodarczego, pomimo że maleje, to gospodarka nadal jest w stanie stworzyć odpowiednią liczbę miejsc pracy. I pytanie pozostaje oczywiście, czy za w perspektywie 10-15 lat dobrze zarządzająca państwem kadra partyjna wystarczy średniej klasie chińskiej do funkcjonowania. Czy wzrosną ich aspiracje i będą domagali się demokracji i tak dalej. Chociaż jakby na tym najniższym poziomie ta demokracja istnieje. Tam na tym najniższym poziomie miejskim tam są wybory do tych władz rad lokalnych. Oczywiście to już tylko powiem właśnie, że moje pytanie oczywiście właśnie wynikało z tego, że jeśli mówimy o Pax Sinica, to Chiny muszą zaoferować jakiś nowy model, prawda? To nie jest tylko kwestia tego, że będą najbardziej prężną gospodarką świata, ale muszą również zaproponować pewien model i może właśnie tutaj rzeczywiście wykształci się jakiś nowy model rozwoju gospodarczego. A propos jeszcze porównania modeli rozwoju Chin i Indii, bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, troszeczkę naciągane, ale do pewnego stopnia również prawdziwa, że Chiny rozwijają się dzięki polityce rządu, a Indie pomimo tej polityki. A propos jeszcze przyszłości systemu politycznego Chin. W ciągu najbliższych lat, dopóki rządzi przewodniczący Xi Jinping i jego ekipa, o żadnej demokracji nie może być mowy, wręcz przeciwnie. Xi Jinping uchodzi za najbardziej autorytarnego przywódcę Chin od czasów Mao, a w późniejszych czasach trudno powiedzieć. Wydaje się, że takim marzeniem, pewnym wzorem, do którego chce dążyć Chińska Republika Ludowa, jest jakaś forma przeniesienia tego, co panuje na terenie Singapuru. Takim myślicielem politycznym, który próbuje dać receptę, jest Pan Wei, który chciałby, aby Chiny wróciły w dużym stopniu do tradycji konfucjańskich, chociaż zdaje się, on dopuszcza w pewnych elementach jakieś formy konsultacji społecznych, więc o jakiś niewielkim elemencie demokratycznym jest tutaj mowa. Bo tutaj w tym stwierdzeniu przebrzmiewa takie milczące założenie, że demokracja w takim liberalnym może nawet odcieniu jest jakimś takim szczytem rozwoju, prawda? I czymś takim koniecznym, że związanym stricte z rozwojem gospodarczym, tak? Myślę, że to tu nawet po reakcji sporu panelistów widzę, że wszyscy to kwestionują i ja tutaj dołączam nawet do tego grona. Natomiast ważny jest dla Chin najbliższy okres, 10, może 15 lat, kiedy następuje starzenie się społeczeństwa. To znaczy starsze społeczeństwo, osoby w średnim wieku i starsze są mniej skłonne do jakichś domagania się udziału w prawach publicznych, mniej skłonne do rewolucji, rewolt, przewrotów i tak dalej, prawda? To, co widzieliśmy w Afryce Północnej, teraz tak zwana arabska wiosna, to była spowodowana w dużej części tym, że była duża liczba młodych ludzi, którzy nie mieli przed sobą perspektyw ekonomicznych. W Chinach liczba osób w wieku produkcyjnym już spada, prawda? Za nieco ponad 10 lat zacznie spadać bezwzględna liczba mieszkańców. Tak więc, jeżeli ten okres napięć Chiny przetrwają, jest szansa na to, że będą kontynuowały stabilnie i mogą wtedy dopuścić jakąś formę partycypacji społecznej w takim bardziej, nazwijmy to, demokratycznym odcieniu, jeżeli konsensus polityczny będzie taki, że jest to rzeczywiście wartościowe. W chwili obecnej pamiętajmy, że oczywiście, że dopuszczają także społeczeństwo lokalnych działaczy, ale na zasadzie takiej, którą my byśmy mogli nazwać merytokratyczną. Tak? To znaczy, jeżeli coś dobrze zrobiłeś na poziomie lokalnym, to jesteś awansowany w górę. Tak? Nie ma takiego konkursu piękności jak w liberalnych demokracjach. Mówiąc o problemach demograficznych Chin, musimy także pamiętać o jednym istotnym elemencie. W Chinach mamy do czynienia z przepaścią pomiędzy populacjami męską i żeńską. Jest
i rośnie nadwyżka mężczyzn. Średnio, ile się nie mylę, może pan Dominik mnie poprawi, na 100 kobiet jest 110 mężczyzn, a nawet 120, a są takie prowincje, gdzie i 140. I to jest poważny problem, ponieważ mężczyźni nie mogący sobie znaleźć partnerek są dobrym materiałem na rewolucjonistów. Ja jeszcze bym powiedziała właśnie a propos tego właśnie, co pan tutaj powiedział, to było właśnie, można powiedzieć, twierdzenie, które kojarzymy właśnie z tym Pax Americana, prawda, że dobrobyt jest możliwy tylko w gospodarkach wolnorynkowych, demokratycznych, liberalnych, i tutaj właśnie Chiny, można powiedzieć, są namacalnym dowodem, że to założenie nie do końca musi być prawdziwe. I tutaj właśnie chciałabym się odnieść albo spytać pana Krzysztofa, czy Marx przewidział Chiny? Porozmawiam z Karolem. Marx, proszę państwa, Marx był bardzo bystrym facetem. On przewidział absolutnie wszystko. On nie musiał niczego przewidywać. On wymyślił mechanizm, którego skutki każdy rozsądny człowiek jest w stanie rozpoznać, i skutki tego zostały rozpoznane najpóźniej w 10 lat po publikacji tego jego projektu. Opisał to Ketteler w 864 roku. No tyle tylko, że manifestu komunistycznego się nie czyta, to tym bardziej kto będzie Kettelera czytał. Ale ja unikam tematu samego pana Karola, bo jest ważniejszy temat demograficzny, i ponieważ ja nie mogę nic powiedzieć sensownego o Chinach, bo tam nie byłem, ale mogę powiedzieć coś sensownego o Polsce, bo tutaj mieszkam. I chciałbym zwrócić uwagę na demograficzną sprawę związaną z Polską. I tutaj chciałbym nawiązać do tego, co pan mówił w swoim, ale nie chciałem się już wtrącać, bo to się tak kupy trzymało, więc tak sobie. Natomiast pan powiedział jedną rzecz, która aż mnie poderwało i chciałem od razu wstać i krzyczeć. Bo pan powiedział, że odpowiedział na pytanie, czy wprawdzie zastrzegając, że to dotyczy krótkiego terminu, że w Polsce potrzebna jest imigracja. Otóż właśnie, nie tak dawno w internecie odbyła się taka debata, była zapisywana przez Warsaw, coś tam Enterprise, Shubidubidu Center, bardzo wykształceni ludzie, i oni radzili nad tym, co Polska powinna zrobić, żeby stworzyć tutaj dobre warunki dla gastarbeiterów ukraińskich, bo jak im nie stworzymy dobrych warunków, to oni śmigną nad nami do Niemiec i my zostaniemy, jak te za przeproszeniem, z ręką w nocniku. Otóż, proszę państwa, będę teraz bardzo upraszczał. Według moich średnich takich pi razy oko obliczeń, w Polsce jest około przynajmniej 5 milionów młodych ludzi, którzy ukończyli kompletnie nieprzydatne kierunki studiów, szkół itd., itd. Oni pracują w różnego typu korporacjach, niekorporacjach, rozdętej do niebotycznych rozmiarów biurokracji itd., itd. Biją pianę, produkują szkodliwe prawo, kradną, chcąc nie chcąc, bo nie mają innego wyjścia. Robią to na dodatek nieświadomie i biorą pensję. Zaznaczam, ja nie mówię tego, broń Boże, przeciwko tym ludziom. Oni zostali wmanewrowani w taką sytuację. A tymczasem okazuje się, że na rynku, no nie wiem ile w tej chwili brakuje, 2 miliony ludzi. I my czekamy, aż w miejsce tych brakujących przyjadą chcący przede wszystkim pracować Ukraińcy. To znaczy, że przyjadą Ukraińcy, będą pracować, a tych 5 milionów z okaleczonych przez system pasożytów będzie w dalszym ciągu siedzieć w tych korporacjach i będzie dostawało pensję. Przecież to jest chore.
potrzebny jest system reedukacji dla tych ludzi, którzy zostali przez system pozbawieni przydatnych umiejętności, po to, żeby oni mogli w ciągu kilku lat wrócić na te stanowiska pracy, które wakują, a której to pracy oni nie chcą podejmować, bo dla nich praca taka typu, nie wiem, nie daj Boże, z wiertarką albo na drabinie, to jest absolutna degradacja społeczna, to jest upadek, ponieważ oni aspirowali do tego, żeby bić pianę i świetnie z tego żyć. To jest najważniejszy problem nie tylko Polski, to jest problem całej Europy, demograficzny. Dziękuję. To zadam panu pytanie, jak pan uważa, czy Chiny zaczną się tak degenerować jak Europa, czy też Europejczycy, patrząc na pracowitych Chińczyków, sami się wezmą do roboty? Europejczycy oczywiście sami nie wezmą się do roboty, nie ma takiej siły, zostali zbyt, bo to jest kwestia wychowania. Żeby zmienić system wychowania, to musi zostać podjęty przez określoną grupę ludzi. Niestety nie mogą tego zrobić politycy. Przez określoną grupę ludzi musi zostać podjęty wysiłek, żeby stworzyć program dla tego systemu, a potem uruchomić państwo podziemne wychowawcze, bo to się do tego sprowadza. Trzeba uruchomić system wychowania, który będzie jednoznacznie nastawiony na zniszczenie państwowego systemu wychowania. Tu wchodzę w przykład. Natomiast Chiny, powiem pani szczerze, że nie wiem, dlatego że Chińczycy jeszcze mają w dalszym ciągu w odwodzie, bo to jest państwo komunistyczne. Oni na 2049 rok zapowiedzieli osiągnięcie dopiero pełnego socjalizmu, czyli trzeciego stopnia na drodze do komunizmu. I oni mają zawsze w odwodzie to, czego my nie mamy. A o czym marzy zachodnia Europa, mianowicie terror, bo oni na placu Tiananmen rozwiązali problemy tak, że jak się tam komuś coś zaczęło ćwiczyć o jakiejś demokracji, wypuścili czołgi po herbacie, a dla nich rozjechać parę tysięcy ludzi, co to jest za problem. W związku z tym tutaj w Chinach ideologia ma swoje granice dotyczące realności. Chodzi też o pytania dotyczące, można powiedzieć, pewnych prawidłowości rozwoju i jakie prawidłowości rzeczywiście są, a jakie są, można powiedzieć, tylko projektowane przez określone ideologie. Jeśli może, bo ja się czuję wywołany do tablicy tutaj tym stwierdzeniem demograficznym. Tak więc ja będę się trzymał tego, że potrzebujemy migracji, natomiast my musimy rozdzielić trzy typy migracji, które nam się często w takim publicznej dyskusji mieszają ze sobą i stąd są różne nastawienia. Pierwsza rzecz jest taka, to jest migracja osób, które są zdolni do podjęcia pracy tutaj na poziomie oczekiwanym przez aktualnie funkcjonujący rynek pracy, czyli mający lub będący w stanie nabyć odpowiednie kompetencje językowe w miarę krótkim czasie i kompetencje takie zawodowe. I to jest ta migracja, o której ja mówię. Drugi typ migracji, który my widzimy często w telewizji, to jest migracja osób, którzy przyjeżdżają do krajów europejskich, no właśnie dlatego, ponieważ jest duża dysproporcja między tym, co mają u siebie, tak, w swoim przysłowiowym Afganistanie, czy Nigerii, czy innych krajach, a tutaj nie chcę teraz się wypowiadać, czy celowo, czy nie, zakładając, że nie będą tu pracować, czy mając nadzieję, że coś się uda złapać, w każdym razie przychodzą tutaj w oczekiwaniu lepszej przyszłości. I trzecia grupa migracji to są ci imigranci rzeczywiście poszkodowani, tak, przez los, ci prawdziwi uchodźcy, gdzie jeżeli zostaną w miejscu zamieszkania, to grozi im śmierć lub jakieś inne poważne konsekwencje. Tak więc ja myślę, że pod tym względem powinniśmy wyraźnie to rozdzielić i mieć osobne, może bardziej wyrafinowane polityki i sposób myślenia, żeby mieć, jakby nie zamykać się na rzeczy, które my potrzebujemy. A dlaczego mówię, że potrzebujemy tej migracji mającej zdolność do podjęcia pracy? Chociażby z bardzo prostego powodu, to znaczy, tych powodów jest wiele, ale tylko jeden teraz powiem. Z tego powodu, że bez względu na to, jaki jest system emerytalny w krajach, czy jest to system naturalny, to znaczy nie ma żadnego systemu emerytalnego, dzieci utrzymują rodziców, czy jest to system repartycyjny, tak jak w krajach europejskich w dużej części, a w Polsce niemalże wyłącznie teraz cały czas, czy system kapitałowy, wielkość i zasobność tego systemu zawsze zależy od pokolenia niżej, to znaczy technicznie rzecz biorąc od pokolenia dzieci tych emerytalnych,
emerytów, którzy właśnie w tym momencie, kiedy ci ludzie przechodzą na emeryturę, są w szczycie swoich możliwości zarobkowych, tak, są w szczycie zdolności wytwórczych i którzy po prostu liczebnie są potrzebni do tego, żeby te środki w taki czy inny sposób zapewnić tym swoim rodzicom. Odpowiadam, bo tu jeszcze jeden wątek się pokazał, ja jeszcze go zanotowałem, tu hasło padło reedukacji, a to jest akurat bardzo ciekawe, ponieważ rzeczywiście ostatnio się zwraca uwagę na to, że ponieważ ten okres potencjalnej zdolności do aktywności zawodowej wyraźnie się przedłuża, właśnie w związku z tym, że coraz dłużej jesteśmy w stanie my jako populacja żyć w dobrym zdrowiu, to może się okazywać, że to, że my kończymy te nasze przysłowiowe studia w wieku lat 24 i później przez 40 czy ileś lat chcemy z tego czerpać korzyści, że się nauczyliśmy, że to już może się okazać niewystarczające, biorąc pod uwagę zmiany technologiczne i to, że my zapominamy i tak dalej. Dużo rozważa się i mówi się bardzo poważnie na ten temat, że może powinny być na przykład dwa okresy edukacji, tak, że formalnie ludzie przestają pracować, znaczy teraz przestają pracować i idą znowu do szkoły, ucząc się w nowy sposób, nowych rzeczy, które od czasu, kiedy oni wcześniej skończyli. To jest oczywiście na razie faza koncepcyjna, tak więc zobaczymy, jak to obecnie, jak to de facto będzie i czy de facto będzie realizowane. Natomiast no ja myślę, że dynamika demograficzna jest w pewnym sensie nieubłagana, tak? I z tej perspektywy to, co się mówi, że demografia jest przeznaczeniem, no tutaj to ma znaczenie, ponieważ poszczególne grupy roczników zachowują się w odpowiedni sposób. To jest bardzo spójne historycznie i w różnych geografiach. Dziękuję. Jedno zdanie, jedno zdanie. Ze wszystkim się zgadzam, no ale lekarstwem na kiłę nie jest tryper. System emerytalny jest tak patologiczny, na jakiej zasadzie emeryt miałby dostawać pieniądze pracujących ludzi, teraz pracujących ludzi w czasie, kiedy on jest na emeryturze. On powinien dostawać pieniądze z tego, co sam wypracował i co było na jego oprocentowanym koncie. Trzeba zmienić całkowicie system emerytalny, a nie do chorego systemu emerytalnego zastanawiać się, czy my będziemy mieli tak dużo ludzi, żeby na nas, potomków, żeby na nas mogli pracować. Przecież to jest samo w sobie chore. Ja nie mówię tutaj o układach dzieci-rodzice. Ja mówię o systemie, w którym my mamy żyć z pracy ludzi pracujących zupełnie bez związku z nami. To jest właśnie istota systemu pasożytniczego, żeby żyć kosztem innych. Może? Krótko. Bardzo. Ja nie chciałem się odnosić do tego, który z tych systemów jest lepszy czy gorszy. Ja chciałem tylko stwierdzić fakt, że zawsze tak jest. To znaczy w systemie repartycyjnym to jest teoria, że mamy zapisane jakieś emerytury, bo de facto emerytury są wypłacane z bieżących składek obecnie pracujących i podatków, które są dosypywane do systemu emerytalnego. To może poprzestanę, bo tu już widzę. Tak, bo jeszcze można powiedzieć, wejdziemy w tematy tak naprawdę korwinowskie, na ile rzeczywiście powinniśmy preferować model libertariański, prawda? Każdy tylko zbiera, pracuje na siebie i żyje z własnych oszczędności. Więc już wdalibyśmy się w dyskusję libertarianin i marksizm. Można powiedzieć, jest to pewna jakaś opcja ideologiczna i można powiedzieć, nie będziemy aż tak głęboko w tej chwili w to wnikać. Bardziej widzę tutaj jako pewną, można powiedzieć, płaszczyznę do dyskusji właśnie kwestię społeczeństwa konsumpcyjnego, dlatego że to była, można powiedzieć, pewna część projektu Pax Americana, właśnie społeczeństwo konsumpcyjne, co wynikało także z tego, że ta konsumpcja miała w jakiś sposób przyciągnąć do siebie państwa z bloku wschodniego i w dużej mierze tak było, prawda? Można powiedzieć, na płaszczyźnie ideowej tak było. Ludzie w naszym bloku chcieli żyć tak samo jak Niemcy zachodni czy w Ameryce. I tutaj właśnie chciałabym się spytać, na ile rzeczywiście w demografii łączy się te rzeczy właśnie społeczeństwa konsumpcyjnego i problemów demograficznych, a na ile są to, można powiedzieć, takie trochę utyskiwania, nie wiem, konserwatystów i osób, które właśnie gdzieś z takim modelem się nie zgadzają.
To są właśnie dwie perspektywy dotyczące łączenia stopnia zamożności rodziców czy potencjalnych rodziców i ich dzietności. Jedna zwraca uwagę na to, że rzeczywiście jeżeli jest prosperity, jeżeli żyje się lepiej, to znaczy są większe możliwości finansowe, no to teoretycznie dzieci powinno być więcej i często rzeczywiście tak jest. To znaczy w momentach ożywienia gospodarczego krajów, kiedy jest optymizm co do rozwoju gospodarczego, dzietność również zwykle rośnie, nawet w krajach niskiej dzietności. Natomiast druga na poziomie takim mikro jest taka, że obecne technologie, to jakby to było z wczoraj, powiedzmy od momentu rewolucji przemysłowej, kiedy zmienił się model pracy, to znaczy już nie pracowało się we własnym gospodarstwie domowym, wtedy w większości to było gospodarstwo rolne, czy jakiś drobny warsztat wytwórczy, tak? Kiedy opieka nad dziećmi była czymś banalnym, prostym i można było ją sprawować jednocześnie pracując, czy tam w dowolny sposób przerywając pracę i przechodząc do tam karmienia dziecka. No to już minęło. Teraz się wychodzi o godzinie X i wraca się o godzinie Y, prawda? I nie ma tego okresu, kiedy my tymi dziećmi możemy się zajmować. Tak więc w chwili obecnej de facto dobrobyt w takich pracach, powiedzmy to firmowo-urzędniczych, czyli zewnętrznych, poza gospodarstwem domowym, jest czymś konkurencyjnym w stosunku do posiadania dzieci. Oczywiście nie na tyle konkurencyjnym, żeby dzietność spadła do zera, no bo jakby cały czas jest jakiś element emocjonalny, element takiego przekonania, że dziecko jest dobrze mieć, prawda, i pierwsze dzieci w większości przypadków się rodzą, czasami dochodzą jeszcze drugie dzieci w wielu związkach, wielu rodzinach. Natomiast no, nie ma tej pozytywnej odpowiedzi na pytanie, no ale niby dlaczego powinienem mieć to trzecie? A to jest ważne, żeby odpowiednia liczebna, duża grupa społeczności odpowiedziała sobie pozytywnie na to pytanie, żeby móc zbliżyć się do stopnia zastępowalności pokoleń, no ponieważ zawsze należy się liczyć, że jakaś część osób bezdzietnych, czy małodzietnych, jednodzietnych w społeczeństwie pozostanie. Dziękuję. Czyli w gruncie rzeczy pan twierdzi, że to jest w mniejszym stopniu kwestia ideologii, a w większej kwestii tak naprawdę sposobu organizacji nowoczesnej gospodarki. I można powiedzieć, ta kwestia dotyczy tak samo państw, muszę powiedzieć, kapitalistycznych, socjalistycznych i tutaj nie jest rozwiązaniem tego na przykład pewna właśnie reedukacja, w sensie, żeby ludzi bardziej motywować do posiadania dzieci, gdyż sposób produkcji jest tak ukształtowany, że rzeczywiście posiadanie liczniejszego potomstwa jest trudniejsze. Znaczy, te rzeczy się przenikają, no to nie mamy tutaj do czynienia z eksperymentem fizycznym, że jesteśmy w stanie stworzyć jakieś wyizolowane warunki, tak więc te rzeczy oddziałują ze sobą i ideowe, i system wartości, i warunki dotyczące bezpieczeństwa, stabilności związku, bezpieczeństwa ekonomicznego, aspiracji ekonomicznych dotyczących mojego stylu życia, tak, na czym mi bardziej zależy w życiu. One występują jednocześnie. Tak. Ja myślę, że są oczywiście możliwości do tego, żeby starając się w kierunku poprawy tej dzietności, zreorganizować w jakiś sposób formę wykonywania pracy, która w chwili obecnej występuje tak, jak jest. Nawet w dużej części technologia nam to notabene coraz bardziej umożliwia, tak? Natomiast tak jak wspomniałeś w mojej pierwotnej wypowiedzi, to jest trochę czasu prawdopodobnie i środków i wiele prawdopodobnie zaułków, w które my moglibyśmy wejść i wrócić. Znaczy, to potrwa i będzie długi proces. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, na ile Chiny rzeczywiście są w stanie stworzyć jakąś nową, powiedzieć, ideę, wokół której mogą organizować inne państwa, a na ile będzie to jednak oparte tylko i wyłącznie na pewnych korzyściach ekonomicznych? Pewne zręby jakiejś narracji na temat stosunków międzynarodowych w wypadku polityki Chin można zauważyć. Osoba wielu z nas na pewno znana, czyli pułkownik Liu Mingfu, autor tej koncepcji chińskiego marzenia. No on próbuje tutaj zaproponować jakiś powrót do tak zwanego systemu trybutarnego, który istniał w Azji Wschodniej do czasu, aż do bram Chin zaczęli pukać europejscy kolonizatorzy. Oczywiście w formie nieco odnowionej. Chodzi tutaj o to, że Chiny miałyby być najpotężniejszym państwem z przodującą kulturą, ale jednocześnie przy tym takim no, łagodnym mocarstwem, które nie ingeruje w sprawy wewnętrzne państw, po prostu no, promieniuje jakimś takim swoim przykładem na wzór konfucjański. Natomiast pytanie jest takie,
no kiedy tak naprawdę Chiny staną się na tyle potężne, że będą mogły no, tworzyć i wdrażać realnie taki system. Na razie próbują coś pod tym kątem robić, ale jak pokazałem w swoim wykładzie na początku, Stany mają nadal bardzo silny system sojuszy na terenie Azji Wschodniej. Chinom wiele lat zajmie, o ile to się w ogóle uda, aby te kraje z sojuszu amerykańskiego w ogóle wyłuskać. Czyli tutaj zdecydowanie przeważą, można powiedzieć, elementy czysto, można powiedzieć, realpolityczne, a kwestie ideowe będą bardziej takim kwiatkiem do kożucha, można powiedzieć. Połączyłbym to w następujący sposób. Oczywiście Chiny są mocarstwem bardzo pragmatycznym, kierują się realizmem politycznym, a jednocześnie przy tym no jest powrót do własnych tradycji. Od kiedy Deng Xiaoping przejął władzę, wpływy myśli konfucjańskiej stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w sferze polityki wewnętrznej, ale także w jakiejś tam formie w projektach na arenie międzynarodowej, które próbują proponować Chiny. Oczywiście zawsze właśnie pojawia się pytanie, na ile wzrost znaczenia Chin będzie wiązał się chociażby wzrostem znaczenia ich religii, prawda? Między innymi na już takiej arenie globalnej, na ile rzeczywiście Chiny będą próbowały też swoją religię w jakiś sposób propagować i na ile tutaj może właśnie dojść do też pewnego ewentualnie konfliktu religijnego. Myślę, że takie obawy, myślę, że nie musimy się takich kwestii obawiać, ponieważ no, Chiny zasadniczo, no, nie wszyscy być może się ze mną tutaj Państwo zgodzicie, ale Chiny zasadniczo no, nie miały jakiejś dominującej religii. No, przyjęło się w świecie europejskim mówić o religii konfucjańskiej, ale no, myślę, że tutaj no, nie powinno się do tego w ten sposób podchodzić. Konfucjanizm, a mówiąc konkretnie, tradycja Żudzia, bo tak nazywają to Chińczycy i co jest bardzo istotne, jest to tradycja starsza od samego Konfucjusza, ponieważ Konfucjusz no, twierdził, że on tak naprawdę niczego nie stworzył, on tylko odkrył na nowo tradycję przodków w czasie zamętu i wojen domowych. Jest to tak naprawdę przede wszystkim system etyczny, pewna wizja tego, jak dobrze urządzić państwo, jak powinno dobrze funkcjonować społeczeństwo, co to znaczy być moralnym, etycznym człowiekiem. Natomiast Konfucjusz i jego następcy tak zasadniczo nie zajmowali się kwestiami duchowymi. Tutaj często się pojawia taki zarzut, że no, często w środowiskach lewicowych, że Konfucjusz to był de facto ateistą. Nie jest to prawdą. Konfucjusz, jego następcy oraz urzędnicy, czyli ci uczeni urzędnicy, którzy byli konfucjanistami, wierzyli na ogół w to, w co się w danej epoce w Chinach wierzyło. Byli taoistami, buddystami, a i nie brakowało katolików. No na przykład chociażby nasz polski Michał Boim, który był urzędnikiem dynastii Ming. Łączył katolicyzm z etyką konfucjańską. Natomiast no, Chińczycy no, nie traktują, to nie jest myśl, która ma charakter misjonarski. Jeśli jeszcze można takie spostrzeżenie, bo mówię o religiach abrahamicznych, natomiast religie wschodu, czy filozofie wschodu, jak buddyzm, jak konfucjanizm, one mają bardzo niską dzietność, tak więc brak takiej prozelitystycznego zapału, można powiedzieć, w tych religiach, plus to, że po prostu wyznawcy tych religii wymierają, tak, powoduje, że wpływ systemu wartości czy samego konfucjanizmu no, raczej będzie słabł niż się wzmacniał. Znaczy, trochę bym tak dokończył to, co powiedziałem wcześniej. W moim przekonaniu i wielu badaczy, orientalistów o konfucjanizmie nie można mówić jako o religii. Jest to pewna filozofia. No, w pewnej mierze neokonfucjanizm, czyli pewien prąd w myśli konfucjańskiej, który pojawił się na przełomie dynastii Tang oraz dynastii Song, wprowadził tam pewne elementy duchowe jako reakcja na rozprzestrzeniający się w Chinach buddyzm, ale no, mimo wszystko to nie jest religia. Tutaj właśnie bardziej można powiedzieć o pewnej
silnym oddziaływaniu właśnie buddyzmu, szczególnie mnichów tybetańskich. Bardziej to chyba jest widoczne w Europie Zachodniej, kiedy nawet w taki sposób zewnętrzny w coraz większej ilości sklepów, jakichś lokali użytkowych, gdzieś tam znajduje się Budda, oczywiście jako dekoracja, ale ma to też jednak jakiś tam wymiar głębszy, o którym często Europejczycy nie myślą. Ja mam jeszcze pytanie o właśnie system socjalny. Czy ewentualnie mógłby nam Pan coś powiedzieć, na ile rzeczywiście Chiny rozwijają się w kierunku państwa socjalnego, czy już są państwem socjalnym, czy myślą, żeby stać się państwem socjalnym, czy też raczej tam takiego procesu nie ma i nie będzie? Chiny są obecnie na etapie kończenia takiego systemu budowy, takiego systemu zabezpieczenia społecznego. On musi istnieć. Jeśli celem wcześniej w Chinach było tak, że to dzieci utrzymywały rodziców. Teraz władze dążąc do zwiększenia konsumpcji, czyli do zachęcania Chińczyków do wydawania, jakby nie oszczędzania, bo wiem, że w krajach azjatyckich Azji Wschodniej, ten poziom oszczędności był bardzo wysoki. Natomiast obecnie władzom zależy na tym, żeby ten poziom troszeczkę zmniejszyć, żeby Chińczycy więcej konsumowali. I jednym z takich elementów zwiększenia tej konsumpcji jest zagwarantowanie przez państwo tego systemu emerytalnego. Oczywiście on jest, tak jak mówię, on jest na etapie finalizowania, on jest zbudowany. Z tego co wiem, pokrywa on ponad 90% obywateli chińskich. No tak, no to jest, mi się wydaje, też jeden z niezbędnych elementów współczesnego państwa, prawda? Można powiedzieć, że jest to model, który między innymi w Stanach w czasie keynesizmu, prawda, został wypracowany, czyli wzrost, napędzanie, można powiedzieć, konsumpcji poprzez zmniejszanie oszczędności, celowo gdzieś tam przez państwo propagowane. I wtedy też uważa się, że narodziła się tak naprawdę ideologia konsumencka właśnie po to, żeby ludzie chętnie konsumowali, a nie oszczędzali. I tutaj się pojawia właśnie pytanie, czy jest to proces nieuchronny, ponieważ patrząc z punktu widzenia, o którym mówił pan Krzysztof, pojawia się ta inna koncepcja, czyli takiego klasycznego liberalizmu, w którym człowiek oszczędza, gromadzi i potem tak naprawdę żyje z owoców swojej pracy. I Chiny też weszły w ten model keynesistowski i oczywiście pojawia się pytanie, czy jest to nieuchronne, czy tak po prostu musi być, czy tak po prostu przebiegają procesy modernizacji i czy można te procesy rzeczywiście sobie wyobrazić inaczej, właśnie chociażby w sposób łaciński, czyli taki zdecentralizowany, oparty na produkcji mniejszych firm, na oszczędzaniu, na jakimś zmniejszeniu konsumpcji. I jest to kwestia, której tutaj pewnie nie rozstrzygniemy. Bo tutaj łączy się kilka wątków, notabene. Chińczycy wprowadzają ten system zabezpieczenia społecznego z kilku powodów. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że dzieci wyjechały na wschód w poszukiwaniu pracy, rodzice zostali w interiorze. Te dzieci, wiedząc, że nie ma systemu zabezpieczenia społecznego, tak jak tutaj pan słusznie zauważył, one oszczędzają po prostu wszystko, co się da, bo nie ma tego systemu i między innymi właśnie dlatego nie mają dzieci, ponieważ dzieci to jest kosz alternatywny, nie można iść do pracy, prawda, pracować w nieregularnym czasie, można być zwolnionym z dnia na dzień i w ogóle całe marzenie o moim podróży na wschód, żeby być bogatszym, pryska. No i teraz jest pytanie właśnie, jak to ten element przeciąży Chiny, ponieważ zbudowanie takiego systemu emerytalnego to oznacza olbrzymi wzrost tego potencjału ruchu. No i niektórzy amerykańscy badacze, ja trochę z anglosaskiego tutaj perspektywy będę teraz mówił, szacują, i to pewnie znane, że po prostu Chińczycy nie dadzą sobie rady i te napięcia w takiej transformacji doprowadzą do znaczącego osłabienia tego państwa. Między innymi brak tej możliwości, czy ta wysoka trudność stworzenia tego systemu zabezpieczenia emerytalnego wynika właśnie z tego, że oni się zestarzeją, zanim będą bogaci, czyli nie ma z czego schodzić, prawda? Nie ma tego potencjału dyspozycyjnego, który możemy odchudzić po to, żeby zwiększyć potencjał ruchu potrzebny dla rodzenia się kolejnych pokoleń Chińczyków.
I Amerykanie, notabene w ramach naszej dyskusji Pax Americana, Pax Sinica, niektórzy badacze, Mark Haas tutaj jest wielkim propagatorem tego pojęcia, twierdzą, że w Azji nie nastąpi Pax Sinica, tylko nastąpi Pax Americana Geriatrica, kiedy to Amerykanie będą dalej rządzili po jakimś okresie perturbacji, ale te najwięksi konkurenci będą tak osłabieni starym społeczeństwem, a jednocześnie, którego się nie da jego możliwości zakomodować spójne państwo mogące rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone wykorzystają swoje przewagi demograficzne i mimo mniejszej liczby ludności, ale dzięki temu, że są bardziej spójni, mają tradycje, mają flotę, mają wiele innych zasobów, prawda, mają już te systemy emerytalne, będą w stanie przetrzymać to napięcie i dalej panować nad Azją Wschodnią. Ja tak cały czas tutaj krążę wokół tej tematyki, trzeba powiedzieć, właśnie modelu gospodarczego i modernizacji, bo oczywiście pytaniem docelowym jest kwestia o polską drogę modernizacji. To jest coś, co tak naprawdę de facto nas najbardziej interesuje. Ta droga amerykańska nas zaprowadziła do pewnego punktu, ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że to nie jest to, czego sobie życzyliśmy. Jest teraz pytanie... Jaka droga amerykańska? Znaczy ja powiem, możemy porozmawiać później. Ja bym jednak zakładała tutaj pewien poziom ogólności, który myślę, że jest konieczny dla przeprowadzenia tej debaty. Ja nie odmawiam prawa, tylko trzeba wyjaśnić publiczności, że jest to uogólnienie, które wprowadza w błąd. No, pogłębiamy mętlik pojęciowy. To nie jest droga amerykańska, to jest droga marksistowska. Chyba, oczywiście prawdą jest, że ona przyszła do nas z Ameryki, ale my sobie wyobrażamy drogę amerykańską trochę inaczej, zdaje się. Jeśli popatrzymy historycznie, to rzeczywiście w pewnym momencie Stany Zjednoczone zupełnie świadomie weszły na drogę keynesistowską, właśnie z tych powodów, o których między innymi pan tutaj wspominał, czyli konieczności zwiększenia konsumpcji. I jest to pytanie właśnie, na ile są to procesy, które są konieczne, które są częścią składową procesów modernizacyjnych, a na ile są pułapką. I na ile rzeczywiście jest realna alternatywa, taka alternatywa, która może naprawdę zadziałać w rzeczywistości po to, żeby nie propagować pewnego myślenia utopijnego, że teraz każdy będzie sobie zakładał ogródek i w ogródku hodował warzywa i Polska dzięki temu stanie się potęgą, prawda? Bo jednak chcielibyśmy w tym świecie jakieś znaczenie odgrywać. Tylko jest pytanie tego, żeby zrobić to mądrze, żeby nie popełniać błędów, które popełnili inni, ewentualnie uniknąć pułapek, albo powiedzieć, no niestety tak jest, że trzeba tę drogę przejść i może to jest ta droga, którą opisał Marx, może nie ma innej drogi właśnie alternatywnej, modernizacyjnej i trzeba pewne procesy przejść po to, żeby osiągnąć jakiś tam określony status. To może zacznę od tej strony. Wszystko się zgadza, tylko nie rozumiem, co to znaczy droga modernizacyjna. To tak jak teraz z powtarzaną mantrą innowacyjności. No przecież innowacyjne może być również gorsze od tego, co było poprzednio, ale jest, na pewno jest innowacyjne. Można coś zepsuć i będzie to innowacyjne. O jakiej modernizacji? Mantra modernizacyjna, modernizm, to jest pojęciowy obłęd. Nie chcę rozwijać tego wątku. Jest tylko i wyłącznie jedna droga dla Polski, która jest absolutnie niezależna od jakichkolwiek systemów, układów geopolitycznych i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście albo się ją uda wybrać i nią przejść, albo nie. Polska musi wrócić do modelu ludzi, którzy pracują po to, żeby zaspokajać swoje własne potrzeby bez konieczności okradania innych ludzi. Jest tylko jeden taki model, a jak się go nazwie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dziękuję. Jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i właśnie o te szczegóły tutaj chodzi. Ja tylko powiem tak, jeśli mówię o modernizacji, rozumiem proces, który związany jest z wychodzeniem ze społeczeństw agralnych. Jest to jednak pewna, można powiedzieć, dosyć jasna zmiana struktury społecznej, kiedy w społeczeństwach agralnych większość ludzi mieszka na wsi, większość ludzi produkuje żywność i tak naprawdę cały metabolizm społeczny oparty jest na
konwersji roślin, zwierząt i tak naprawdę jest to oparte tak naprawdę o uprawę ziemi. Modernizacja zaczyna się wtedy, kiedy gospodarka przechodzi na paliwa kopalne, w tym między innymi właśnie zaczyna wytwarzać stal, kiedy zaczyna się urbanizacja, kiedy zaczyna się zupełnie nowy sposób funkcjonowania społeczeństwa. I moim pytaniem jest to, czy taka modernizacja musi wyglądać tak, jak to przedstawił Marx, czy można również ten proces modernizacji przedstawić albo przeprowadzić w zupełnie inny sposób, ale tak, żeby rzeczywiście na końcu tej energii swobodnej w systemie przybywało, żeby ludzie tej energii swobodnej mieli coraz więcej, bo w systemach agralnych, powiem tylko tak, w systemach agralnych tej energii swobodnej było bardzo mało i systemy agralne wszystkie są systemami o bardzo ograniczonej możliwości rozwoju. Jedno słowo, jedno hasło, dosłownie. Chciałem tylko poprosić, bo pan Niewiński spieszy się na pociąg, jakby... Jeśli w tej rozmowie, łatwiej będzie, jeśli w tej rozmowie przyjmiemy, że publiczność i społeczeństwo, oprócz znajomości takiego hasła jak austriacka szkoła, przyswoi sobie jeszcze hasło szkoła freiburska. Dopiero wtedy będzie można zacząć rozmawiać, a obawiam się, że większość tego hasła nie zna. To jest nasze zaniedbanie. Jako że śpieszę się na pociąg, a w tym momencie doszliśmy do bardzo interesującej dyskusji, chciałbym tak na koniec od siebie kilka kwestii powiedzieć. Zgadzam się z panem Krzysztofem, że z polskiego punktu widzenia doktryna ordoliberalizmu jest bardzo interesującą kwestią, nad którą powinniśmy się mocniej pochylić. Natomiast, jako że rozmawiamy o Azji, myślę też, że warto w drodze modernizacji przyjrzeć się pracom i dokonaniom azjatyckich tygrysów, Korei Południowej, Japonii, Tajwanu, no i na naszych oczach Chin. Myślę, że to, co jest potrzebne polskiemu modelowi gospodarczemu, to jest pewien powrót i docenienie roli państwa i planowania państwowego w osiąganiu celów, szukania pewnych projektów, osiągania pewnych założeń. W wypadku Japonii mieliśmy na przykład do czynienia i do dziś mamy z superministerstwem, ono zmieniało często nazwy, ale tu pan Dominik mnie ewentualnie poprawi, chodzi chyba o Ministerstwo Przemysłu i Handlu Zagranicznego, które miało ogromną rolę we wskazywaniu celów, wynajdywaniu branż, które są przyszłościowe w danym momencie dla rozwoju państwa. W moim przekonaniu, chcąc myśleć o dalszej modernizacji państwa polskiego, powinniśmy się tym wzorcom przyglądać. Przy oczywiście uwzględnieniu wszelkich różnic kulturowych, bo nie jesteśmy krajem azjatyckim, tylko przynależymy do kręgu kultury łacińskiej. Będę się z państwem żegnał, bo niestety śpieszę się na pociąg. Bardzo dziękuję za możliwość dyskutowania w tak szacownym gronie. Dziękujemy bardzo za udział i życzymy spokojnej podróży. Bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru. Widzenia. Ja chciałabym zadać panu pytanie o to, na ile kontakty polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami chińskimi mogą mieć pozytywny skutek właśnie na proces gospodarczego rozwoju Polski. Tak, ja chciałem tylko nadmienić, że w pełni zgadzam się właśnie z przedmówcą. Kluczowe jest planowanie i to planowanie długofalowe. To jest to, czego nam brakuje. Natomiast w kontaktach z przedsiębiorcami chińskimi często obserwujemy, nazywamy to tak zwane strategiczne niedopasowanie. Niestety w Polsce to większość to firmy rodzinne, niewielkie. W Chinach ta skala tych biznesów jest o wiele większa. I jeśli później ci partnerzy stają na siebie i próbują negocjować, czy porozumieć się w jakiejś transakcji, to niestety ta różnica potencjałów jest dostrzegalna. To jest jeden element. Drugi element, jeśli już przechodzimy do polskich przedsiębiorstw o większej skali, często państwowych, to niestety tam borykamy się z sytuacją częstych zmian zarządów i prezesów. W Chinach z reguły też jest ta tak zwana długofalowość. Często jest tak, że partnerzy chińscy przyjeżdżają, rozmawiają z polskim prezesem, wyjeżdżają, za pół roku, za rok przyjeżdżają i jest inny partner po drugiej stronie. A
znając tą chińską kulturę biznesową, tam niestety bardzo ważne są te relacje personalne, które się buduje czasami latami. To nie jest ten styl biznesu, który się robi na Zachodzie. Negocjacje, umowa, kontrakt podpisujemy, jest po sprawie. Tam, żeby wypracować dobry kontakt, to na początku przez wiele miesięcy trzeba budować taką relację zaufania wzajemnego, czy guanxipo, jak to się mówi, czyli takie nieformalne relacje, rozmawiamy, poznajemy się, poznajemy swoje rodziny, zapraszamy się nawzajem, musimy zjeść wiele lunchy, wiele kolacji wspólnie, przesiedzieć te godziny i dopiero jeśli zbudujemy tę taką relację, ona jest jakby podstawą do wchodzenia w poważniejsze relacje biznesowe. W Polsce, tak jak mówię, niestety ta rotacja jest znacznie większa i często zaczynają osoby ze sobą rozmawiać, po pewnym czasie przyjeżdża partner chiński, tu już ma innego partnera po naszej stronie i trzeba wszystko zaczynać od początku. Też takim świetnym, bardzo dobrym przykładem takiego właśnie niedopasowania i niezrozumienia kultury biznesowej był Kovek i ten upadek kontraktu na budowę autostrady, że została podpisana umowa. Oczywiście w tym okresie zmieniły się warunki makroekonomiczne. Podrożały surowce i jakby w kulturze chińskiej, jakby celem nadrzędnym jest realizowanie tego kontraktu, czyli siada się do stołu, znowu się rozmawia, próbuje się negocjować, zmieniać warunki. Natomiast u nas podpisany kontrakt nie obchodzi nas, prawda? Coś się zmieniło. Partner to powinien przewidzieć. I jakby my tu staliśmy w stanowisku, umowa została podpisana, masz tą umowę zrealizować, nas to nie obchodzi. Natomiast strona chińska dążyła do tego, żeby zmienić pewne uwarunkowania. No i jakby tutaj zabrakło tego zrozumienia. Także jakby to są takie, tak jakby na szybko i na krótko, takie te dwie główne przyczyny, jakby strategiczne niedopasowanie potencjałów przedsiębiorstw, a drugie trudność w wybudowaniu długofalowych relacji personalnych pomiędzy osobami, które pracują przy danym kontrakcie, czy pomiędzy wyższą kadrą menedżerską. A czy pana zdaniem to jest kwestia rodzaju naszej kultury przedsiębiorczości, czy de facto braku tak naprawdę kultury pewnej przedsiębiorczości? W Polsce? Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jakąś tą kulturę mamy, prawda? Tak jak mówię, w firmach czy w przedsiębiorstwach rodzinnych tam jest ta ciągłość, natomiast tam brakuje trochę potencjału znów. Natomiast w przedsiębiorstwach czy w potężnych koncernach państwowych doskonale wiemy, że tam jakby te zmiany kadrowe są podyktowane cyklem wyborczym w Polsce. Także to zapewne ma jakiś wpływ. Czy jakbym mogła wyciągnąć wniosek z tego, co pan mówi, to pewną drogą mogłoby być łączenie polskich firm rodzinnych, na przykład w pewne jakieś większe platformy, na przykład nie wiem, w ramach spółdzielni, tak żeby rzeczywiście podstawą były jednak te, można powiedzieć, firmy, które odpowiadają gdzieś tam naszej tradycji, takiej właśnie rodzinnej, zdecentralizowanej, ale jednak powinny wykształcić pewne kompetencje, tak żeby umieć właśnie radzić sobie z tymi gigantami. I tak się właśnie zaczyna dziać. Jest świetny case chyba eksporterów jabłek, jeśli dobrze nie pamiętam, albo sektor mleczny, albo jabłek. Tam jest w Polsce wiele drobnych producentów i oni powołali izbę handlową w Chinach. Tam mają swojego przedstawiciela i ten przedstawiciel reprezentuje nie poszczególne polskie firmy, ale wszystkie polskie firmy i jest tam, urzęduje na miejscu. Jeśli są jakieś trudności z kwestią eksportu, opłat, towar został zatrzymany na granicy, to jakby z tą całym aparatem państwowym chińskim nie musi się mierzyć mały, drobny producent, tylko jest tam na miejscu jedna osoba, która w imieniu tych wszystkich producentów jakby próbuje rozwiązywać te problemy. I to jest świetna droga i tak, i tą drogą trzeba iść. Niestety to kosztuje, bo to trzeba się zrzeszyć, trzeba zatrudnić na miejscu z 2-3 osoby władające językiem chińskim. Przynajmniej jedna z nich musi mieć świetne guanxi na miejscu, umieć się poruszać w tym środowisku. Natomiast to się sprawdza i to rzeczywiście przynosi dobre efekty. Czyli można powiedzieć, że
Cywilizacja łacińska, bo tak w naszych kręgach właśnie nazywamy taki model przedsiębiorczości oparty jednak na pewnej decentralizacji, na, można powiedzieć, firmach rodzinnych, w gruncie rzeczy nie jest skazany na porażkę w starciu, w gruncie rzeczy jednak z państwowymi, prawda, firmami chińskimi, tylko jest to pewna kwestia wykształcenia nowych kompetencji, nowych umiejętności, metod działania, które są niezbędne do tego, żeby rzeczywiście tym wyzwaniom sprostać. Tu padło pytanie na początku tej serii pytań odnośnie siły, tak, Polski, i rzeczywiście jak siła jest najważniejsza, to znaczy w stosunkach międzynarodowych, w szukaniu znaczenia i bycia poważanym przez partnerów handlowych, najważniejsza jest siła, która bierze się między innymi z demografii. Ja nie chcę jakby, ponieważ to jest mój temat, to nie chcę jakoś nadmiernie eksponować, ale no niestety tak jest, tak, to znaczy jest ważne, żeby Polska stworzyła strategię demograficzną, bardzo przemyślaną na długie lata, która umożliwi zatknięcie pewnych luk w piramidzie demograficznej obecnie, to już mieliśmy wątek przed chwilą, i zapewnienie stabilnego rozwoju populacji, tak? Bo wielkość populacji jest jedną z podstawowych rzeczy, która decyduje o tym, między innymi o stopniu przedsiębiorczości i tworzeniu nowych rzeczy, no bo wyobraźmy sobie, wchodzi jakiś produkt nowy, który chcemy sprzedać, no to dużo większą szansę ma ten produkt na osiągnięcie pewnej masy krytycznej i bycia produktem eksportowym w kraju, który ma przysłowiowo 40 milionów mieszkańców, niż który ma 4 miliony mieszkańców, prawda? Ja już nie mówię o 400 milionów mieszkańców, do czego zbliżają się Stany Zjednoczone, tak? I tam dlatego między innymi jedne z tych ichniejszych tych firm, startupów z łatwością stają się później globalnymi innowatorami. Ma to też ważne z punktu widzenia, demografia ma też ważne element z punktu widzenia przedsiębiorczości, chociażby dlatego, że to bardzo konkretne roczniki są innowacyjne. I w Polsce pewne osłabienie przedsiębiorczości w chwili obecnej wiąże się między innymi z tym, że wyż demograficzny już jest trochę starszy, już ma dzieci, już nie jest taki skłonny do ryzyka, prawda, bo już ma 30 parę, już po 40 lat podchodzą te najstarsze roczniki, a ich następców nie ma, jest bardzo niski ich udział i to wpływa na skłonność do innowacyjności, czyli tworzenia nowych produktów, nowych usług, żeby tutaj nie mylić z innowacyjnością, nazwijmy to społeczną, i w tworzeniu chociażby także możliwości akumulacji kapitału. O tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, to tylko jednym zdaniem. Oczywiście produkty i usługi, które są wysokiej wartości, mają szansę na to, żeby tworzyć wysokie marże, i jeżeli one są własnością przedsiębiorców z danego kraju, no to te dywidendy, te zyski spływają do tego kraju, tworzą możliwość inwestowania dalej. Czyli to jest połączenie kilku rzeczy, prawda? Struktury demograficznej, transformacji gospodarki, możliwości prawnych, możliwości tworzenia sieci handlowych, no jeżeli już jakieś produkty czy usługi w Polsce są wytworzone, wysoko przetworzone, no to niech przyjmują się też w Chinach, prawda? Ja myślę, że dla nas to jest pomyłka, jakby myśląc o tym, że nisko przetworzone płody rolne, jak już rzeczone tam jabłka, czy mleko, czy inne podobne mięso, są jakąś perspektywą przyszłości. Zapomnijmy o tym. Znaczy, to jest dobrze, że teraz ci przedsiębiorcy, znaczy dobrze dla nich, prawda, no to jest jakiś element, punkt zaczepienia chwili obecnej, ale my musimy myśleć dalej, my musimy myśleć o branżach, których nie ma jeszcze, gdzie my mamy szansę bycia konkurencyjnym przez to, że to powstanie tutaj w głowie polskich młodych ludzi, którzy będą mieli kapitał na to, że będzie kapitał i zostanie on wyłożony na to, żeby te pomysły przepróbować, i jeżeli 10 się przewróci, no to ten jeden będzie dobry, prawda? I żeby tych pojedynczych było wiele, które stworzą masę krytyczną dla gospodarki, tej wysokości dochodu. To też notabene, ostatnie zdanie, oczywiście zwiększy poziom dochodu, zmniejszy skłonność do emigracji Polaków, zwiększy atrakcyjność migracyjną, możliwości selekcyjności tej migracji przez Polskę i wiele innych elementów. Dziękuję. Ja jeszcze tylko jedno zdanie dotyczące sukcesu współpracy z Chinami. To jest oczywista rzecz, trzeba dobrze poznać ten rynek chiński i wszystkie dotyczące jego detale. Oczywiście dla każdego to jest oczywiste, ale podam tylko jeden przykład. Jak producenci mleka zaczęli wysyłać nasze mleko do Chin, to okazało się, że Chińczycy, jak to mleko rozpakowują, to oni go nie wyciągają, nie kładą, tylko to rzucają. I te kartony pękały. I okazało się, że na rynek chiński musi być specjalnie zaprojektowane opakowanie na mleko, które jeśli on to wyrzuci z samochodu, ono nie pęka. Czyli to jakby to nam uświadamia, że
nie tylko jakby w tej skali makro trzeba poznać ten kraj, ale jakby do najdrobniejszych szczegółów dotyczących dystrybucji, zachowań konsumentów, jak ten towar jest transportowany, przechowywany, bo to wszystko później wpływa na sukces i na sukces całego tego planu biznesowego. A ja mam jeszcze pytanie, które mnie nurtuje. Na ile rzeczywiście model gospodarczy, który się opiera na filmach rodzinnych, jest bardziej prodemograficzny, tak bym powiedziała? Na ile rzeczywiście rodzina, która posiada własną firmę, jest właśnie bardziej elastyczna, żeby połączyć posiadanie rodziny z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarabianiem? Na ile tutaj problemem nie jest właśnie bardziej ten system korporacyjny, w którym rzeczywiście trzeba wyjść do pracy od do i potem gdzieś tam następuje ta kolizja z posiadaniem potomstwa? A na ile firmy rodzinne sobie z tym łatwiej radzą? Nie wiem, czy sobie łatwiej radzą, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że to dużo więcej zależy od cech indywidualnych tego właściciela tej firmy, ponieważ wiemy też, że jak się jest właścicielem firmy, to wszystko od nas zależy i można naprawdę pracować 24 godziny na dobę, prawda? Gdzie korporacja umieszczona w centrum Warszawy czy w przysłowiowym Mordorze to jest luksus, po prostu warunki cieplarniane w stosunku do posiadania własnej firmy, ale są też oczywiście takie przypadki, że właściciel jakby mając priorytety i chcąc mieć kilkoro dzieci, potrafi tak zorganizować pracę firmy, że ma rzeczywiście na to czas, prawda? Żeby zajmować się dziećmi, zajmować się pracą społeczną, zajmować się innymi tematami. Ja osobiście znam wiele takich osób też, tak więc myślę, że wiem, co mówię. I to wchodzą tematy poza, bym powiedział, poza stricte ekonomiczne tutaj w grę. Zadałam to pytanie, ponieważ gdzieś mnie właśnie cały czas nurtuje to pytanie o ten polski model gospodarki, modernizacji, na ile rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć o właśnie stworzeniu takiego systemu, gdzie mamy pewne firmy rodzinne, które uczą się razem z sobą współpracować i stawiać wyzwanie gigantom. I tutaj właśnie chciałabym skierować się do pana Krzysztofa, ponieważ to jest właśnie, chyba się zgodzimy w tej kwestii, model ordoliberalny, prawda? Jest to w dużej mierze chyba model, można powiedzieć, Rybkiego, który stawiał nacisk na te mniejsze firmy rodzinne i zapewnienie sobie pewnej, można powiedzieć, niezależności gospodarczej. No to już szczerze mówiąc, aż tak głęboko nie kojarzyłbym tego, o czym mówiłem, z ordoliberalizmem, bo to był produkt pewnego sposobu myślenia, który nie należał tylko i wyłącznie i nie przede wszystkim do Robkiego. To był przede wszystkim Eucken. Ta idea została w pewnym momencie sprotestantyzowana, a potem w ogóle zeświadczona w Niemczech, a potem już zmarksizowana. Nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, rozważać tego tak szczegółowo. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj chodzi chyba o co innego, dlatego że ja przyznam się szczerze, nie potrafię sobie przedstawić takich parametrów, które by, to znaczy inaczej, można przedstawić parametry, które ułatwiają podejmowanie decyzji. Natomiast nie myślę o parametrach, które by narzucały decyzję co do tego, w jakiej formie ludzie mają realizować swój pomysł na pracę. Państwo musi załatwiać pewne rzeczy, których nie są w stanie załatwiać pojedynczy ludzie. Po prostu. Powyżej pewnej skali nie da się pewnych rzeczy załatwiać. No i oczywiście ze względu na okoliczności zewnętrzne, politycy muszą podejmować takie decyzje, które umożliwiają w zorganizowanej wspólnocie zabezpieczanie swoich interesów. To tak. Natomiast to, czy mają przeważać firmy rodzinne, spółki czy nie spółki, a komu co do tego? Najistotniejszą sprawą jest to, że muszą być stworzone warunki, które uniemożliwiają życie na cudzy koszt. A wtedy, jeśli upowszechni się etos pracy, to ludzie już sobie znajdą bez żadnego problemu jakieś formuły organizacyjne.
wykorzystując oczywiście do tego fachową wiedzę ludzi z różnych branż, bo wiadomo, że na pewnym etapie to musi być trochę bardziej skomplikowane, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia niewielkiego straganiku, gdzie tam się sprzedaje pietruszkę. Jeśli się chce wchodzić na tę skalę, o której pan wspominał, kiedy się chce wchodzić no, w kontakt z rzeczywistością, która narzuca pewne warunki, no to trzeba się zastanawiać, jak się do tych warunków dostosować, ale to dostosowanie wcale nie musi zmieniać treści, może zmieniać kształt, ale treść to my musimy mieć swoją własną. I dlatego wspomniałem o tym Freiburgu, ponieważ Freiburg zaczął, ja zaznaczam, to nie jest jakby próba jakiejś wskazywania alternatywy, chociaż jest. Chodzi mi tylko o to, żeby wiedzieć o tym, że istnieją pewne sposoby myślenia i o ekonomii, i o społeczeństwie, które jakkolwiek potem, bo to dopiero potem nazwano to ordoliberalizmem i na dodatek jeszcze podczepiono do tego słowo liberalizm, bo w gruncie rzeczy ordoliberalizm był pierwszą wersją neoliberalizmu, który potem po tych konferencjach tam został już zupełnie się zdewiował i poszedł w stronę austriacką. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że istnieją inne formuły życia społecznego obejmujące również działalność ekonomiczną. Natomiast może się tak zdarzyć i tego nie można wykluczyć, że walec historii jest tak potężny, że no, tę formułę rozjedzie. Ale na ten temat ja nic nie mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam panów do ostatniej rundy. Zapraszam do powiedzenia, trzeba powiedzieć, podsumowania tej dyskusji, podsumowania wniosków z tej konferencji, tego, co panowie uważają w tym momencie za najważniejsze, jeśli chodzi właśnie o naszą strategię, także w stosunku właśnie zmian zachodzących w Azji. Tak, no ja myślę, że chcąc nie chcąc, to ostatnie zdanie już powiedziałem przed chwilą, to znaczy, że z mojej perspektywy najważniejsza jest siła, bo wtedy jest szacunek, wtedy są możliwości kontaktów handlowych, wtedy są możliwości rozwoju, forsowania swojej pozycji w światowym układzie gospodarczym, który premiuje nasz kraj, a nie inne kraje, gdzie my w chwili obecnej jesteśmy biorcą systemu w Unii Europejskiej, powiedzmy stworzonego przez Niemcy i Francję, a podejrzewam, że nie chcemy być, to znaczy długoterminowo taka ścieżka, że nasi pracownicy, my tak jesteśmy pracownikami fabryk, czy korporacji, czy centrów księgowych firm zachodnich, no to nie, to no, ten model rozwoju osiągnął już sufit w Polsce. Stąd też potrzebne są nowe pomysły, potrzebne jest zwiększenie wagi geopolitycznej, potrzebna jest strategia demograficzna, która nas no, zwiększy wyraźnie liczbę ludności w Polsce w sposób stabilny, dający się zarządzać spójny i pozwalający na osiąganie celów politycznych. Dziękuję bardzo. Ja zachęcam do obserwowania sytuacji w Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin. To, co się dzieje obecnie w Chinach, jest to największy w historii ludzkości proces transformacyjny gospodarki. Eksperyment na 1,3 miliarda ludności. Także to, co się tam dzieje i wnioski z tego są bardzo interesujące. Wiele z tych rozwiązań przeczy jakby zasadom ekonomii, których my się tu uczymy. Także ja również jestem bardzo zainteresowany, jak te rozwiązania implementowane przez władze, jakie będą przynosiły rezultaty. Natomiast tak, zachęcam do studiowania i pomimo tych głównych wyzwań, które wskazałem dzisiaj, jakie stoją przed gospodarką chińską, są one bardzo poważne. Przeglądając się tym ponad już 3 dekadom chińskiej transformacji, jakby wprowadzanym rozwiązaniom, w ogóle zasadzie, którą wymyślił na przykład Deng Xiaoping, że wpierw w Chinach na początku transformacji na wschodnim wybrzeżu utworzono specjalne strefy ekonomiczne i wpierw te rozwiązania implementowano w tych strefach ekonomicznych i dopiero później, jeśli one się sprawdzały, implementowano w skali całego kraju. Także to było bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. A druga rzecz, to jakby te strefy ekonomiczne, one były w południowo-wschodnich Chinach, daleko od północnego centrum. Także nawet jakby te rozwiązania nie do końca odniosły oczekiwany efekt, to i tak to było daleko, to gdzieś tam było na obrzeżach Chin. I po drugie, to były południowo-wschodnie Chiny, czyli to był jakby ten region najbardziej
jakby takich najbardziej przedsiębiorczych Chińczyków. Tak, także jakby przeglądając się tym ostatnim trzem dekadom transformacji gospodarki chińskiej, jakby długofalowej strategii wprowadzania pewnych rozwiązań, nie kopiowania ich na ślepo z rozwiązań zachodnich, tylko jakby korzystanie z tych rozwiązań, Chińczycy co roku wysyłają setki tysięcy młodych ludzi na studia na zachód, ale też wysyłali setki tysięcy urzędników do Stanów, do Unii Europejskiej po to, żeby oni analizowali rozwiązania zaimplementowane na zachodzie, następnie wracali do kraju i jakby dostosowywali te rozwiązania do warunków, kultury i możliwości chińskiej. Także to również jest tak jak bardzo, bardzo dobra droga postępowania, jakby przyglądając się temu wszystkiemu, jestem przekonany, że Chiny odniosą długofalowy sukces gospodarczy, co nie znaczy, że po drodze nie mogą się wydarzyć jakieś krótkofalowe zawirowania, no bo tak jest ten rozwój. No, nie może być 100 lat czy 50 lat cały czas do góry. No, musi przyjść w końcu. Oczywiście te kryzysy w Chinach są wieszczone już od wielu lat. Co jakiś czas się pojawia prognoza, że właśnie w tym roku, natomiast jak dotychczas coś takiego się nie wydarzyło. Natomiast musimy być przygotowani na to, no, że prędzej czy później takie zawirowanie również trafi na Chiny. Także dziękuję. Ja też bardzo polecam obserwowanie Chin i zwracanie uwagę na jedną najważniejszą rzecz, że potęga, bez względu na plany przywódców, ten nieprawdopodobny skok, jaki Chiny wykonały i który prawdopodobnie jeszcze będzie dłuższy, był możliwy przede wszystkim dlatego, że Chińczycy zaczęli pracować wtedy, kiedy świat białego człowieka powiedział, że już pracować nie chce. No i jakie są skutki, widzimy. Dziękuję. Bardzo dobre zakończenie naszej dyskusji. Zachęta do działania. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom za udział i dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.